Zapraszamy tutaj jeszcze kilka osób przez wieści. Dobra. Ja może zacznę, chciałam wszystkich serdecznie powitać na wernisażu profesora Marka Zienkiewicza w naszej galerii. W imieniu całej galerii pana Wojciecha Zbaka, który niestety nie będzie dzisiaj z nami, ale jest z nami duchem jak zawsze. Jest mi o tyle miło, że kiedyś pan Marek miał okazję mnie uczyć, więc jakby to jest też dla mnie bardzo ważny dzień, że mogłam sobie jakoś pomóc właśnie w realizacji tej wystawy. O samym procesie twórczym właśnie pragnę się, że pan Marek najlepiej wyjaśni, jak powstawały prace spiralne, także oddam teraz głos. Pytania? Ja z mojej strony... Ja nie miałam okazji przyświecić towarzyszy poznać pana Marka wcześniej, dopiero właściwie przy okazji naszej tutaj współpracy przy tej wystawie. Muszę powiedzieć, że oczywiście te prace oczywiście wzbudziły dużo moich emocji. Są bardzo inspirujące. Nie można tego mówić o całej twórczości w ogóle sztuce. Niektóre prace są inspirujące w sztuce, niektóre nie. Niektóre pozostawiają człowieka zupełnie zimnym i niezainteresowanym. To należy do ciebie i do ja będę się starał krótko, bo jest nas tak wiele osób, że też cierpliwość jest pomnożona przez sądy. Tak, po pierwsze chcę bardzo podziękować paniom, pani Marii i pani Stefanii, które tutaj na brawurowach zorganizowały tą moją wystawę. Jestem w ogóle w szoku, że można tak jakoś łatwo, że ja bez wysiłku tu się znalazłem i te moje prace i jednocześnie ta oprawa, że jest nam tyle osób, to też jest zasługa pani. Chcę na drugim miejscu podziękować wszystkim państwu, bo miałem bardzo dużo telefonów dzisiaj. Myślałem, że się oderwę, skupię przed wystawą, że już nic, że nie będę odbierał telefonów, ale odbierałem, że ktoś dzwoni, nie mogę przyjechać, nie mogę przyjechać, nie mogę, bo choroba, bo zimno, bo to, bo tamto. A tu się okazuje, że są ci, którzy mogli. Ja jestem naprawdę bardzo, bardzo wzruszony, że tyle nas się tutaj znalazło na tej mojej wystawie. Teraz muszę się wytłumaczyć, co się stało z tymi spiralami, że po prostu ja jestem między takim wiekiem buntu, kiedy się jest młody, kiedy się buntuje, i między kiedy się jest stary i się buntuje, to jeszcze jestem tak pomiędzy. Ponieważ nie ma tego buntu, to postanowiłem sobie trochę utrudniać. I zacząłem pracować takim narzędziem, które właściwie można jednym słowem nazwać, że to jest spirala, ale chodzi o systemy, które spiralnie rosnących modułów, i one po prostu dają jakąś komplikację na płaszczyźnie. I później jak te systemy są takie bardzo jakieś tam rozbudowane, czy nawet teraz to widzę, że one są agresywne wręcz, to wtedy dochodzi sprawa koloru. Jak dochodzi kolor, to ja również jakieś kombinacje, modyfikacje, zmiany, roszady tych kolorów wprowadzam. I potem się okazuje, że ta konstrukcja, to co tam było w tej notatce napisane,